Duchowi Świętemu, jak było w początku, jest, będzie, wieki wieków. Kochani, witam nas wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj na naszym niedzielnym nabożeństwie, w piątą niedzielę po Trójcy Świętej. Na rozpoczęcie chciałbym przeczytać fragment z psalmu 86, wersety od 8 do 10. Nie ma wśród bogów podobnego Tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak Twoje. Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą Ci pokłon, Panie. Będą wielbić Twoje imię, bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Pochylmy nasze głowy do krótkiej modlitwy na rozpoczęcie. Oto jest dzień, który Ty, Panie, uczyniłeś. Dopomóż nam radować się w nim i weselić się. Przypomnij nam nasze przywileje, którymi radujemy się jako Twój lud, aby przychodzić do Ciebie teraz, w tych chwilach tego dnia niedzielnego, aby wyznawać nasze grzechy, aby przyjmować przebaczenie i aby oferować je innym, aby modlić się i śpiewać, słuchać, aby odnowić naszego omdlewającego ducha, aby odpocząć w Twoich obietnicach. Otwórz nasze oczy, aby Cię widziały, Panie. Otwórz nasze uszy, aby słyszały Twe słowa. Nawiedź nas przez Twojego Ducha Świętego i pomóż nam cieszyć się naszą wiarą. Amen. Kochani, kiedy ktoś ostatni raz zapytał Was o powód nadziei, która jest w Was? Apostoł Piotr pisał, że powinniśmy być zawsze gotowi, żeby udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od nas uzasadnienia naszej nadziei z łagodnością i bojaźnią, aby to robić, mówi apostoł Piotr. Dlaczego ludzie nie pytają nas o naszą nadzieję? Odpowiedź jest prawdopodobnie taka, że być może wyglądamy tak, jakbyśmy pokładali naszą nadzieję dokładnie w tych samych rzeczach, co inni ludzie wokół nas. Dzisiaj, na rozpoczęcie tego nabożeństwa, zbadajmy nasze serca. Czy nasza nadzieja jest widoczna w naszych słowach i naszych czynach? Czy żyjemy w sposób, który odróżnia nas od tych ludzi, którzy Chrystusa nie znają? Czy nasze priorytety odzwierciedlają wartości Królestwa Bożego, czy jednak wartości tego świata? Czy nasze decyzje i wybory świadczą o tym, że my ufamy Bogu, czy raczej polegamy na własnych siłach, na własnych zasobach? Uznajmy dzisiaj przed Bogiem, że często zawodziliśmy w dawaniu świadectwa naszej nadziei. Wyznajmy, że zbyt często upodabnialiśmy się do świata, zamiast być solą ziemi i światłością świata. Prośmy o przebaczenie i odnowienie, abyśmy mogli żyć jako wierni świadkowie nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie. W ciszy naszych serc teraz wyznajmy nasze grzechy przed Bogiem i pomódlmy się. Znajmy nasze grzechy. Wspaniały i litościwy Boże, ukochałeś nas wieczną, ofiarną miłością, ale my nie ukochaliśmy Ciebie. Ty nieustannie nas wzywasz, ale my nie słuchamy. Prosisz nas o miłość, ale my zostawiamy bliźniego w potrzebie, zajęci swoimi sprawami. Akceptujemy zło, uprzedzenia, wojnę i chciwość. Boże łaski, kiedy przychodzisz do nas z miłosierdziem, pokutujemy w duchu i w prawdzie. Przyznajemy się do grzechu i z wdzięcznością przyjmujemy Twoje przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Amen. Drodzy, tym z Was, którzy szczerze wyznawali swoje grzechy przed naszym świętym Bogiem, mam przywilej, by teraz na podstawie Bożych obietnic zwiastować Wam, że w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania. On to dla nas tego, który nie znał grzechu, uczynił grzech, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tych z Was, którzy szczerze nie wyznają swoich grzechów i nie pokutują, wzywam do nawrócenia i ogłaszam, że Wasze grzechy są Wam zatrzymane.
a wdzięczni Bogu za Jego przebaczenie, zaśpiewajmy teraz Alleluja. Otwiera nam się pewien piękny obraz tego, co nasz Bóg robi, jaki On jest. Bóg ma wiele sposobów, by dawać o sobie znać, by nam się objawiać. Wszechświat jest taką Jego całą sceną. Wszystkie Jego cechy są jakby Jego rekwizytami. I On lubi nam się objawiać po to, żebyśmy poznali Jego w całej Jego tej wieloaspektowej cudowności. I chwała, o której właśnie przeczytamy dzisiaj w naszym psalmie, jest jednym z tych aspektów. To jest Jego wielki splendor, Jego królewska postawa. Kiedy On przychodzi, zapiera nam dech w piersiach. On brzmi i w przerażeniu brzmi to jak jakaś gwałtowna burza. On objawia się nam, kiedy my stoimy być może na brzegu morza czy jeziora, obserwujemy, jak rozbijają się fale, kiedy obserwujemy zachód słońca czy wschód słońca. Zachwycamy się naturą, Bóg zachwyca nas, kiedy ukazuje się też w talentach istot ludzkich, kiedy widzimy, co człowiek potrafi, kiedy nawet słyszymy albo badamy ciało człowieka, odkrywamy, że zostało ono zaprojektowane przez naprawdę kogoś szczególnego. Odkrywamy Boga w artystycznych arcydziełach, w architektonicznych cudach. Bóg objawia swój majestat całemu swojemu stworzeniu. Boży majestat otaczający nas w świecie jest jedynie przebłyskiem Jego królewskiej postawy, ale wskazuje na miejsce, w którym On objawia się najlepiej. W Królu Królów, o którym jestem sam, w Jezusie Chrystusie, który panuje teraz i na zawsze zachowa swój królewski status. Pan zasiada jako król na wieki, mówi nasz psalm. On jest majestatem, który stał się ciałem i jako król przekazuje swoim poddanym siłę pokój. Pan to błogosławi swój lud pokojem, mówi nasz psalm. Przeczytajmy to teraz wspólnie, responsoryjnie, wsłuchajmy się na te piękne słowa o splendorze, majestacie i chwale naszego Boga. Oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną w imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. Głos Pana nad wodami. Bóg chwały zabrzmiał. Pan nad wodami wielkimi. Głos Pana potężny. Głos Pana wspaniały. Głos Pana wykorzenia dęby, obnaża lasy. A w świątyni Jego wszystko woła chwała. Pan zasiada trony nad wodami potoku. Pan zasiadać będzie król na wieki. Pan da siłę ludowi swemu. Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Amen. Drodzy, a teraz posłuchajmy lekcji ze Starego Testamentu z Księgi Malachiasza, która jest dzisiaj naszym tekstem kazalnym. Kontynuujemy nasz cykl kazań w oparciu o tą księgę. Czytanie z Księgi Malachiasza z 2 rozdziału od 1 wiersza. O kapłani, a do was, odnosi się to polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie przyjmiecie do serca, aby oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że nic nie bierzecie sobie do serca. Oto ja odetnę wam ramię i rzucę wam w twarz odchody waszych ofiar świątecznych i położę was na nich.
wtedy poznacie, że dałem wam to przykazanie, aby podtrzymać moje przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów. Moje przymierze z nim było przymierzem życia i pokoju. Dałem je z powodu jego bojaźni, bo bał się mnie i położył się przed moim imieniem. Prawdziwa nauka była na jego ustach, a nieprawość nie skalała jego wart. Postępował wobec mnie w pokoju i w prostocie i wielu powstrzymywał od grzechu. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, wtedy inni będą szukać prawa na jego ustach, gdyż jestem wysłannikiem Pana Zastępów. Ale wy zeszliście z drogi i sprawiliście, że wielu zachwiało się w prawie. Zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. Dlatego ja dopuściłem, że cały lud wami gardzi i nisko ceni, ponieważ nie strzeżecie moich dróg i jesteście stronniczy w prawie. Oto słowo Boże. Drugie czytanie będzie z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego. Zostanie więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie można ukryć miasta zbudowanego na szczycie góry. Nikt nie zapala też lampy i nie przykrywa jej korcem, lecz stawia ją na świeczniku, by dawała światło wszystkim domownikom. Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie. Oto słowo Boże. After God had brought Israel back from captivity, po tym jak Bóg sprowadził Izrael z powrotem po niewoli babilońskiej, 500 years before Christ, 500 lat przed Chrystusem, the people were initially passionate about following God. Ludzie na początku podążali za Bogiem z wielkim zapałem. But by the time of Malachi, that fire had waned. Ale za czasów Malachiasza ten zapał już zagasł. Last time we read about how God rebuked the priests for their bad offerings. Ostatnim razem czytaliśmy, jak Bóg karcił kapłanów za ich ofiary. And today we read how God rebukes the priests. A dzisiaj przeczytaliśmy, jak Bóg gani kapłanów. For not giving honor to his name. Za nie oddawanie czci jego imieniu. Let us pray. Almighty God, Wszechmogący Boże, we thank you for your word. Dziękujemy ci za twoje słowo. We thank you that you use your word to make us grow in our faith. Dziękujemy ci, że korzystasz ze swojego słowa, aby umacniać nas i dawać nam wzrastać w wierze. I pray today that you would use your word to make us stronger and to make us love you more. Modlę się, abyś dokorzystał swoje słowo dzisiaj, abyśmy wzrośli w wierze. Give me the right words to speak. Daj mi poprawne słowa, żebym je głosił. And give all of us ears to hear. I daj nam wszystkim uszy, żebyśmy mogli słuchać. Amen. Amen. So this passage begins by God commanding the priests to honor his name. Więc te wersety zaczynają się od Boga nakazującego kapłanom oddawanie czci jego imieniu. The Hebrew word honor comes from the root that means weight. I hebrajskie słowo cześć pochodzi od słowa znaczącego wagę. To honor someone means to give weight to what they say. Oddawanie czci czemuś czy komuś polega na przykładaniu wagi do tego, co mówią. We give weight to people and to their words. Przykładamy wagę do ludzi i do ich słów.
which we consider are important. Do których myślimy, że są ważne. In this passage, God rebukes the priests for not giving way to God and to His words. W tych wersetach Bóg gani kapłanów za to, że nie przywiązują tej wagi. So in this passage, we are called to honor God or to give way to Him. Więc w tych wersetach jesteśmy nakłaniani do tego, aby oddawać cześć Panu i Jego słowom i przykładać do nich wagę. By accepting what He says and by obeying Him. Poprzez zgadzanie się na to, co On nakazuje i wykonywanie tego. My sermon will have three points. To kazanie będzie miało trzy punkty. The curse. Przekleństwo. The comparison. Porównanie. And the connection. I powiązanie. So the first point, the curse. No więc pierwszy punkt, przekleństwo. In the second verse, God is saying that if you do not give me honor. W drugim wersecie Bóg mówi, że jeżeli nie usłuchacie i nie przyjmiecie do serca, aby oddawać cześć mojemu imieniu. And this is a paraphrase. So, I will curse you. To rzucę na was przekleństwo. And how does God curse us? A w jaki sposób Bóg nas przeklina? Well, there are four ways in which God, in this passage, curses the priests. No więc są cztery sposoby, na jakie Bóg przeklina ludzi, kapłanów w tych wersetach. And how He also can curse us. I w jakie też może przekląć nas. In verse 2 we read. W wersecie drugim czytamy. That God will turn the blessing of the priests into a curse. Że Pan zamieni błogosławieństwo na przekleństwo. When God blesses, kiedy Bóg błogosławi, He does something good for us. Daje nam coś dobrego. Blessing can be both internal or external. Błogosławieństwo może być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, jak i wewnętrzne. God can bless us internally by giving us peace. Bóg może nas błogosławić wewnętrznie poprzez dawanie nam pokoju, joy, radości. Or God can bless us externally by giving us success or wealth. Albo może nas błogosławić zewnętrznie poprzez dawanie nam sukcesu czy też majątku. In the Bible, these two senses are not disconnected, but they are joined. Te dwa sposoby, na które Bóg udziela nam błogosławieństwa, są w Biblii połączone, nie są rozdzielone. So when God says that He will turn a blessing into a curse, więc gdy Bóg mówi, że zamieni błogosławieństwo w przekleństwo, it means that He will withdraw something good from our lives. Ma na myśli, że zabierze nam coś dobrego z naszego życia. For example, na przykład, if you are a believer, jeśli jesteś wierzący, and let's say you abuse alcohol, i powiedzmy, że nadużywasz alkoholu, and you know you're abusing it, i wiesz, że to robisz. And you know that God has many times given you opportunities to repent and turn from that. I wiesz, że Bóg ci dawał wielokrotnie możliwość odejścia od tego i pokutowania z tego. Eventually, what God might do, w końcu Bóg może, he can curse you, może cię przekląć, by drawing something good away from your life. Poprzez zabranie ci czegoś dobrego z życia. For example, your health. Na przykład zdrowia. So that the next time you drink, że w taki sposób, że następnym razem, kiedy będziesz pił, you might die. Możesz umrzeć. Or somehow else get hurt really bad. Albo w inny sposób twoje zdrowie może bardzo ucierpieć. Or let's say you're hiding a sin. Albo może chowasz jakiś grzech. Whether it is, let's say, fornication or adultery, like a sexual sin. Jeśli może to być na przykład zdrada małżeńska. Or just sexual sin in general. Albo jakikolwiek inny grzech seksualny. Or let's say financial dishonesty.
lub też jakieś malwersacje finansowe. So God can curse you. Bóg może cię przekląć. By exposing that sin. Poprzez pokazanie tego grzechu ludziom. Which brings you shame. Co sprawia, że co poniża nas w oczach innych ludzi. And might cause you to lose a relationship. I może na przykład negatywnie wpłynąć na nasze relacje albo na stratę tychże. So in other words, God pulls away a blessing, which is your reputation or which is that relationship. Czyli Bóg zabiera nam błogosławieństwo naszej reputacji czy relacji. Or on the contrary. Lub wręcz przeciwnie. Let's say you do something good, like you budget money. You take a part of your budget and dedicate it to God. Jeśli na przykład oddajesz część zaplanowaną swojego majątku i Bogu, God will bless you. Bóg ci będzie błogosławił. In that he will protect you financially. Że będzie na przykład cię bronił finansowo. So the point is that when God curses us by drawing a blessing away from our life, więc gdy Bóg przeklina nas poprzez zabranie jakiegoś błogosławieństwa z naszego życia, it is to bring us to repentance. Jest to po to, aby to nas wezwało do upamiętania się. Again, I want to say a note here. I want to clarify something. I teraz chciałbym coś wytłumaczyć. This does not mean that if we are suffering from health issues, to nie znaczy, że jeśli cierpimy na jakieś problemy zdrowotne, or have financial troubles, albo mamy problemy finansowe, that we are necessarily sinning. Że żyjemy w grzechu. However, if you are sinning, ale jeśli grzeszysz, and you know it, i wiesz o tym, and you know that you have to turn away from it, i wiesz, że musisz się od tego odwrócić, but you don't do it, ale nie robisz tego, God will bring a curse on your life. Bóg przeklnie twoje życie. By drawing something good away from it. Zabierając coś dobrego z niego. In order that you would repent. Po to, abyś się upamiętał. And this is what he did to the priests. I zrobił dokładnie to kapłanom. It could have been financial. Mogło to być finansowe. Could have been health related. Mogło być zdrowotne. Or could have been relationships. A mogło to być związane z relacjami. And the second way God can curse, how God cursed the priest for not honoring his name. I drugi sposób, w jaki Bóg mógł karcić kapłanów za nie oddawanie czci jego imieniu, is what we see in verse 9. To jest to, co widzimy w wersecie 9. He says here, so I also have made you despise them, abased before all people. Dlatego ja dopuściłem, że cały lud wami gardzi i nisko ceni. In other words, people did not take the priest seriously. Czyli Bóg sprawił, że ludzie przestali traktować kapłanów poważnie. They had become a joke in the eyes of the people. Stali się w pewnym sensie żartem w oczach ludzi. They had become irrelevant. Stali się niepotrzebni, zapomniani. In my high school class, there were two people who wanted to become pastors. W moim liceum były dwie osoby, które chciały zostać pastorem. I and a girl. Ja i dziewczyna. She is currently a priest in the Lutheran Church of Finland. Ona obecnie jest pastorką w luterańskim kościele w Finlandii. She is a very strong supporter of LGBTQ and all kinds of other minority rights. Jest bardzo silną aktywistką na rzecz LGBTQIA+, czy innych rzeczy związanych z mniejszościami. And she's also a very strong opponent of reading the Bible literally. Jest bardzo dużą przeciwniczką czytaniu pisma dosłownie. She clearly shows by her words and by her life that she does not honor God. Bardzo jasno pokazuje przez swoje słowa i przez swoje życie, że nie oddaje czci Bogu. She does not consider God's words weighty. Nie przykłada wagi do jego słów. They're not important. Nie są ważne. And while many of my former classmates like her posts on Facebook, i pomimo tego, że wielu moich byłych znajomych z klasy lubi tam jej posty na Facebooku na przykład, None of them go
to her church. Żaden z nich nie odwiedza jej kościoła. And why? I dlaczego? Because they think her church is irrelevant. Bo wydaje im się, że jej kościół jest nieważny. Why would we need Christianity? Dlaczego potrzebujemy chrześcijaństwa? I can be a supporter of these causes without Christianity. Mogę wspierać wszystkie te sprawy, nie będąc chrześcijaninem. And if you would ask them, they would probably say that, yeah, I actually do think that her job is irrelevant. I prawdopodobnie, gdybyście zapytali tych ludzi, to wszyscy by powiedzieli tak, uważam, że jej praca jest nieważna. Similarly in the Old Testament, podobnie w Starym Testamencie, because a priest did not honor God, ponieważ kapłani nie oddawali czci Bogu, by accepting and obeying his words, poprzez przyjmowanie i postępowanie w zgodzie z Bożym Słowem, but like everyone else, they ignored God's words. Ale jak wszyscy inni ignorowali Boże Słowo, they had become a joke and irrelevant to the people. Stali się żartem i przestali być ważni dla ludzi. When we as Christians do not honor God by accepting and by living by his words, gdy my jako chrześcijanie nie oddajemy czci Bogu poprzez czytanie Jego Słowa i wykonywanie Go, we become irrelevant. Stajemy się nieważni. Our faith becomes a curiosity. Nasza wiara staje się ciekawostką. Or worse, a joke. Albo w gorszym wypadku żartem. To our friends, to our unbelieving friends and coworkers. Dla naszych niewierzących znajomych czy współpracowników. And like the New Testament passage says, we lose our saltiness. I jak mówi Nowy Testament, tracimy naszą słoność. And And the third way in which God says here that he has cursed the priests comes in verse 3. A trzeci sposób, w jaki Bóg mówi, że przeklnie kapłanów, jest w wersecie trzecim. He says that, behold, I'm going to rebuke your offspring. Tam mówi, że... Proszę część, bo to ja odetnę. Mam ramię? Nie, to przepraszam. Verse 4. Verse 3. In the Polish translation, there, that part doesn't exist. W tłumaczeniu polskim tego fragmentu nie ma. Ale w tłumaczeniu angielskim widzę, że jest fragment, który mówi, że... Your children. Że przeklnę również wasze potomstwo. So what we see here is that... Więc co widzimy tutaj, to... That the next generation, what they would do, że następne pokolenie, co oni zrobią, is that they would look at the priest's example, to popatrzą na przykład kapłanów, and they would follow it. I pójdą za tym przykładem. When they saw that the priests were not honoring God, jeśli będą widzieć, że kapłani nie oddają czci Bogu, they would do the same. Zrobią dokładnie to samo. What we say and what we do, co mówimy i co robimy, shows the next generation, pokazuje następnemu pokoleniu, what we consider is important, co my uznajemy za ważne, or at least what we consider is okay, albo przynajmniej co uznajemy za dopuszczalne. If we gossip or complain, jeśli plotkujemy lub narzekamy, talk badly about people, mówimy źle o innych ludziach, we show to the next generation that those things are okay for Christian. Pokazujemy, że te rzeczy są akceptowalne dla chrześcijan. If we read the Bible never or once a month, jeśli czytamy Biblię w przedziale od nigdy do raz na miesiąc, we show to the next generation that ignoring God's word or reading it once in a while is okay. Pokazujemy, że ignorowanie czy też czytanie Bożego Słowa tylko raz na jakiś czas jest akceptowalne. And that it really has nothing to do with my life. I że nie ma żadnego wpływu na moje życie. And this way we make the next generation worse than we are. I w ten sposób sprawiamy, że następne pokolenie jest gorsze niż my jesteśmy. So when so like the God cursed the priests
for not honoring his name. Więc Bóg przeklął kapłanów za nieoddawanie czci jego imieniu. By withdrawing a blessing from their life. Przez zabranie jakiegoś błogosławieństwa z ich życia. By making them a joke and irrelevant before the people. Przez zmarginalizowanie ich roli albo zamienienie ich w żart dla ludzi. And by rebuking their offspring. Lub też przez przeklęcie ich potomstwa. And finally here what we see in verse 3 is that i ostatnia rzecz, którą widzimy w wersecie trzecim, to that God uses a very vivid expression here, że Bóg korzysta z bardzo jaskrawej formy ekspresji. That God throws back the hypocritical worship back at the priests. Że Bóg odrzuca tą formę nieszczerego wielbienia go prosto w tych kapłanów. Which leads to our second point. Co prowadzi nas do drugiego punktu. Why or how did they dishonor God? W jaki sposób oni nie oddali odpowiedniej czci Bogu? We see this in verses 4 through 8. Widzimy to w wersetach od 4 do 8. And God explains this by comparing the current priests. I Bóg to robi porównując obecnych kapłanów with their forefather, the patriarch Levi. Z ich przodkiem, Lewim. And he says that Levi did the right thing and the current priests are doing the wrong thing. I mówi, że Lewi robił dobrą rzecz, ale współcześni kapłani robią złą rzecz. And there is one thing that distinguishes them. I jest tylko jedna rzecz, która ich różni. Levi feared God. Lewi bał się Boga. Fear sometimes is translated as respect. Strach czasem może być tłumaczony jako szacunek. But it is more than just respect. Ale jest czymś dużo większym niż szacunek. Fearing God means two things. Strach Boży oznacza dwie rzeczy. It means respect, first of all. It means respect. Oznacza szacunek. And when so when we respect God, więc gdy szanujemy Boga, we, like God said in the beginning, we honor him. Oddajemy mu cześć. We consider him and his words weighty. Przywiązujemy wagę do jego słów. Uznajemy je za ważne. They're important. When we have someone in our lives, for example, a mentor, a parent, or someone we look up to. Gdy mamy w naszym życiu jakiś autorytet, jakiegoś mentora, rodzica, whom we respect, którego darzymy szacunkiem. We consider them and their words important. Uznajemy ich słowa za ważne. More important than the words of others. Zdecydowanie ważniejsze niż słowa innych ludzi. And this is what fearing God means. I to dokładnie oznacza strach Boży. And the other thing that the fear of God means is terror. A druga rzecz, którą oznacza strach Boży, jest no właśnie strach. It means that we are afraid of bringing his displeasure. I oznacza to, że boimy się, by zasmucić Boga. We're afraid of punishment. Boimy się kary. Similarly, when we have people in our lives that we respect or fear. Podobnie, gdy w naszym życiu mamy ludzi, których darzymy szacunkiem, których się boimy. Like a parent or a teacher or a mentor. Jak rodzic, nauczyciel, mentor. We're also afraid of bringing of doing something wrong that might cause them to be displeased with us. Boimy się zrobić coś złego, co by sprawiło, że oni nie byliby zadowoleni z nas. So there is a healthy fear of punishment that we can have with God. Więc istnieje pewien zdrowy strach przed karą, który możemy mieć wobec Boga. That if we do wrong, we will displease him. Że jeśli zrobimy coś złego, zasmucimy go.
In the first book of the Narnia series, w pierwszej książce sagi C.S. Lewisa, opowieści z Narni, there is, if you don't know the whole story, you can read it at some point, but there's this little girl, Susan. Jeśli nie znacie tej historii, możecie ją kiedyś przeczytać. Więc w pierwszej części jest mała dziewczynka Susan, who asks one of the characters, Mr. Beaver, która wydaje mi się, że w polskim tłumaczeniu jest przetłumaczone imię, jest to po prostu Zuzanna, która pyta pana Bobra about the lion Aslan. O lwa Aslana. And she has this: Aslan is a lion. The lion, the great lion. Aslan jest lwem. Lwem, wielkim lwem. Actually, I think that was Mr. Beaver who said that. And then Susan responds. I Zuzanna odpowiedziała. Oh. Oh. I thought he was a man. Myślałem, że jest mężczyzną. Is he quite safe? Czy jest bezpieczny? I shall feel rather nervous about meeting a lion. Wydaje mi się, że będę przestraszona przed spotkaniem z lwem. Safe? Said Mr. Beaver. Bezpieczny? Who said anything about safe? Kto powiedział cokolwiek o bezpieczeństwie? Of course he's not safe. Oczywiście, że nie jest. But he's good. Ale jest dobry. He's the king. Jest królem. I tell you. Mówię. So, God is a holy God. Więc Bóg jest Bogiem świętym. Who hates sin. Który nienawidzi grzechu. So, as believers, więc jako wierzący, we also should have a healthy fear of that. Powinniśmy mieć taki zdrowy strach Boży. And often in the Bible, fearing God, i często w Biblii strach Boży, and true faith are connected. I prawdziwa wiara są powiązane. If you're a believer, jeśli jesteś wierzący, you do fear God. Boisz się Boga. And the result then that Paul, not Paul, but God shows in verse 6 of Levi's fear of God, i rezultatem tego strachu Bożego, który Bóg pokazuje w wersecie 6, is that he accepted God's word and he lived by them. Jest przyjmowanie słowa Bożego i życie w zgodzie ze słowem Bożym. And he taught others to do likewise. I and he also taught others to accept God. Levi. I mówienie innym, że przyjmowanie i podążanie za Słowem Bożym jest ważne. And this was exactly what the priests were not doing. I to jest dokładnie to, czego kapłani nie robili. In verse 8 it says that they turned away from God's way. W wersecie 8 jest napisane, że że wy zeszliście z drogi. Yes. In other words, they did not fear God. Więc nie bali się Boga. They did not consider God's words important. Nie uważali słów Bożych za ważne. They did not consider God as important. Nie uważali, że Bóg jest ważny. They were not afraid of his punishment. Nie bali się żadnej kary. And for that reason, they did not obey him. I z tego powodu nie słuchali Boga. Or actually, they obeyed him partially. A w zasadzie tylko częściowo go słuchali. They chose, they picked and chose what they wanted to follow and what they did not want to follow. Wybierali sobie, czego będą chcieli przestrzegać, a czego nie będą chcieli przestrzegać. So what does this have to do with us? I jaki ma to związek z nami? Which leads to the last point, the connection. I to prowadzi nas do trzeciego punktu, czyli powiązania. So how does this connect to our lives? W jaki sposób to wpływa na nasze życie? We honor God. My oddajemy cześć Bogu. Or consider his name great. Lub uznajemy jego imię za wielkie. By accepting and obeying what he says. Poprzez słuchanie i wykonywanie tego, co on nakazał. In the Bible. W Biblii. And we do not change that. I nie zmieniamy tego. To fit our own ideas or emotions. Aby wpasować to w nasze idee czy też emocje. There is a Finnish politician. Jest fiński polityk. Päivi. Man or woman? Woman. Polityczka. Päivi.
who, several years ago, 5 years ago, która parę lat temu posted on Twitter, napisała post na Twitterze, rebuking the Church of Finland, oskarżając Kościół Finlandii, for taking part in the Helsinki Pride Parade. Za wzięcie udziału w paradzie równości w Helsinkach. And she had posted there a verse from Romans 1, basically condemning homosexuality. I zacytowała tam werset z Rzymian 1, potępiając homoseksualizm. And it was a kind tweet. It was nothing rude. Nie był to niegrzeczny tweet. Był raczej pełny szacunku. No surprise that pretty much the whole Finnish society reacted against her. I co nie było żadnym zaskoczeniem, prawie całe społeczeństwo Finlandii zareagowało przeciwko niej. They were angry at her. Byli źli na nią. So that was no surprise. I nikogo to nie zaskoczyło. But the surprise was, ale było w tym pewne zaskoczenie, that the majority of Christians, że większość chrześcijan, or Christians, chrześcijan, rebuked her. Również ją zaatakowało. Condemned her as being insensitive. Potępiało ją za bycie nieczułą. As being unloving. Za bycie niemiłującą. And they were convincing others that we are not like her. I starali się przekonywać wszystkich dookoła, że nie są jak ona. By this they showed that God's name does not have to be honored. W ten sposób pokazali, że imię Boże nie musi być czczone. His words are not weighty. Że do jego słów nie trzeba przywiązywać wagi. But we can pick and choose what we obey. Ale że możemy sobie wybrać trochę tego, trochę tamtego, w co chcemy wierzyć. So the question is to us. Więc pytanie do nas. Do we accept and do we submit to God? Czy przyjmujemy i czy poddajemy, czy przyjmujemy Boga i czy poddajemy się mu? To God and to His Word. Jemu i Jego słowy. Then there's another connection to be made. Ale jest jeszcze inne powiązanie, które możemy poczynić. And that's a connection to Christ. I jest to powiązanie z Chrystusem. Here what we see is that it's important to take the context of Malachi into account. Tutaj co widzimy, to, że należy wziąć kontekst Księgi Malachiasza pod naszą uwagę. In the very beginning of Malachi, na samym początku Księgi Malachiasza, God expressed that I have loved you. Bóg informuje, że you, Israel. Present or past? Present. Bóg informuje, że kocha Izrael. And that I have loved the priests. I że darzy miłością kapłanów. The context of God's rebukes to Israel, to the priests. Kontekstem wszystkich tych nagan pod adresem kapłanów is love. Jest miłość. God loves the priests because they're His children. Bóg miłuje kapłanów, bo są jego dziećmi. He does not delight in just being angry at people. On nie cieszy się z tego, że może być zły na ludzi. But he pursues them. Ale gna za nimi. So that they would repent. Po to, aby odwrócili się od grzechu. If you believe in Christ, jeśli wierzysz w Chrystusa, you are in Christ. Jesteś w Chrystusie. And he tells us hard words. A on nam mówi bardzo ciężkie słowa. When he tells us hard words. I kiedy mówi nam ciężkie słowa? He does so because he loves us. Robi to dlatego, że nas kocha. He does so because he pursues us. Robi to dlatego, że gna za nami. So that we would come back to him. Abyśmy wrócili do niego. And also, również, we will never be perfect in the sense that we will absolutely fulfill God's law. Nigdy nie będziemy perfekcyjni w sensie, że będziemy w stanie w absolutnej formie wypełniać prawo Boże. But he has. Ale on był. And he has fulfilled it for us. I wykonał je za nas. So to conclude. Podsumowując.
We give honor to God. Oddajemy cześć Bogu. We give weight to His name. Przywiązujemy wagę do Jego słów. By accepting and obeying His word. Poprzez słuchanie, przyjmowanie i podporządkowywanie się Jego słowu. And this makes us relevant in a sinful world. I to sprawia, że jesteśmy ważni w tym grzesznym świecie. And causes and converts many from their sins. I nawraca wielu z ich grzechów. Let us pray. Almighty God, we thank you for your words. Panie Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twoje słowo. We thank you for the prophets. Dziękujemy Ci za proroków. That they have, that even though sometimes they give us hard words. Za to, że pomimo czasem nam dają bardzo trudne słowa. These are words that come out of love. Są to słowa, które pochodzą z miłości. Because you love us. Bo kochasz nas. And you pursue us. I gnasz za nami. To the ends of the earth. Na koniec świata. Amen.